Cześć. Dzień dobry. Witam serdecznie obydwu starostów, najważniejszego organizatora, pana Krzysztofa Smele i jego prawą rękę, w tym przypadku po prawej stronie, pana Smele. Sąsiada, kolegę starosty. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Proszę państwa, rozpoczynamy nasze dożynki 23. Dożynki województwa śląskiego, ale też powiatu częstochowskiego, gminy Kamienica Polska. To jest takie wprowadzenie przed mszą świętą. Myślę, że pogoda na pewno będzie sprzyjać, atrakcji dużo. Ci, co jeszcze nie dojechali, mają szansę dojechać. Wszystkich zapraszam. Będzie wspaniała zabawa, ale przede wszystkim podziękowanie za trud dla polskich rolników, częstochowskich rolników, rolników województwa śląskiego. Zapraszamy serdecznie. Ja dziękuję panu staroście za zaproszenie przede wszystkim, ale w naszych powiatach łódzkim i częstochowskim każdego roku na powiatowych dożynkach dziękujemy rolnikom, a w tym roku dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim zostaliśmy wyróżnieni w naszym subregionie w powiecie częstochowskim. Są dożynki wojewódzkie, jest obecnych bardzo wielu gości, wiceprzewodniczący sejmiku pan Stanisław Gnisław, pan marszałek Polski, starostowie, witowie z innej gminy. Zapraszamy o 12 do 13 święta, w dniu do wieczora. Bardzo ciekawy program przygotowany przez organizatorów. Bardzo dziękuję. Dalej zabawy. Zapraszamy. Bego gniewu kary zejrzenie, niech me serce tych modów wysłucha. Mogę te relacje robiła. Na ziemskim padole. Mikrofon. Jak zapomniał. Niech opatrzą miłości śluza i nieszczęść krew. Spojrzyj, Panie, na srogi mych braci los, niech Cię wzruszy błagalnej modlitwy głos. Pokaż nam zmiłowanie. Wyzwolić ten świat spod ciemięstwy mocy złej, prowadź wśród dalej nas. Dwa nauka dla nas jest życia drogowskazem, by nam cel wytyczać wciąż. Świecisz nad przykładem, sam Padre, wzorem jesteś nam. Sam Padre, Ojcze Świętym daj, sam Padre, łaską obraz nas, Santo Padre, zawsze każdy czas. Ja nie Pawle Święty nasz, składamy w podzielce nasze serca dzieci swych, miej nas w swej ojcu.
opiece. Sam to Panie, wzorem jesteś nam. Sam to Panie, Ojcze siły daj. Santo Padre, zawsze prowadź nas. Santo Padre, zawsze w każdy czas. Ave Maria. Thank you.
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę swym województwem przeżyć dziękczynienie związane z dożynkami. Dziękujemy Bogu Ojcu w Trójcy Osób za zbiory tegoroczne i prosimy o dalsze błogosławieństwo. Wiemy, jak wielką rolę odgrywa praca rolników, tych, którzy starają się o codzienny chleb dla każdego człowieka. Serdecznie was witam. Tę Eucharystię odprawiam w intencji wszystkich uczestników tych właśnie dożynek, także w intencji wszystkich rolników pracujących także w ogrodach, tych wszystkich, którzy mieszkają na terenie naszego województwa. Macie swoje intencje, skierujcie teraz przez ręce Matki Bożej do Jezusa, a jej dołączę do tej intencji mszy świętej. Pan Jezus krzyżowany z Matki wstawu zaprasza nas do stołu słowa i do stołu Eucharystii. Przepraszajmy Go za nasze grzechy. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dary. Daj, wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i nad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie pierwsze z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i by imieni Jego miłować, zostać Jego sługami. Wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza. Przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Czytanie drugie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, do was, pogan, mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia. Tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia, albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto Słowo Boże. Proszę Cię, ulecz ją. Na to mówią Jego uczniowie, odpraw ją, po co Cię męczy? Lecz Jezus odpowiada, jestem posłany nie tylko do owiec, które zaginęły w Izraelu, ale do wszystkich ludzi. A ona przychodzi, pada Mu do nóg i prosi, Panie,
dopomóż mi. On jednak mówi, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać innym. Ona odrzekła, tak panie, lecz szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich domów. Wtedy Jezus odpowiada, o kobieto, wielka jest twoja wiara, nic się stanie, jak tego pragniesz. Od tej chwili córka jej została uzdrowiona. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, dzisiaj pochylamy głowy przed wszystkimi delegacjami z wieńcami żniwnymi oraz przed wami, ludźmi ciężkiej pracy na roli. Gdy inni wypoczywali na wakacjach i korzystali z czasu beztroskiego urlopu, na waszych polach od wczesnego ranka do późnej nocy każdego dnia trwała walka o zbieranie plonów i owoców, które wydała Matka Ziemia. Dziękujemy i przepraszamy was za tych, którzy tego nie szanują i nie rozumieją. Rolnictwo to niezwykłe powołanie, gdy człowiek stoi bardzo blisko Stwórcy, który jest Panem wszystkiego. Pozwólcie, że przypomnę literackiego rolnika rejmontowskiego bohatera z powieści Chłopi Macieja Boryna. Były to czasy, gdy ziemia stała się symbolem polskości, gdy wieś walczyła, bo niemiecka kolonizacja wyparła Polaków z tych własnych plonów ziemi. Dlatego Władysław Reymont stworzył tak wspaniałą postać polskiego gospodarza. Najbardziej sugestywną i symboliczną była scena śmierci Boryny. Pewnego wczesnego dnia, wcześnie rano, gdy wszyscy jeszcze spali, po wielu tygodniach choroby, Boryna niespodziewanie podnosi się z łóżka, opanowany jedną myślą, że oto przyszła pora zasiewu. Nieświadomy w bieliźnie rusza na podwórze, zajrzał najpierw do koni, a potem do krów. Z zagrody przeszedł na pole, szedł przez zagony i siał szeroką ręką, jak to ma zawsze w zwyczaju każdy rolnik. Na koniec, jak pisze Reymont, zachwiał się Boryna. Roztworzył ręce, jak w czasie podniesienia. Zawołał, Panie Boże, zapłać, i runął na twarz. Wyszedł siać jak rolnik z przypowieści Chrystusa, ale siły go opuściły. Padł na skiby z osiągniętymi ramionami i konem. Tylko wiatr jeszcze mu śpiewał, jak muzyka Chopina narodowi polskiemu. Jego śmierć była aktem zjednoczenia z ziemią, której żył i która go żywiła. Choć wszystko się wokół niego zmieniło, inaczej wygląda wieś, inaczej wygląda rolnictwo i narzędzia rolnicze, nawet inaczej wyglądają pola, a rolnik ogląda ziemię najczęściej z wysokości siodełka swej ogromnej maszyny. To chleb smakuje tak samo i tak samo go potrzeba jak kiedyś. Dzisiaj pochylamy nasze głowy przed świeżym bochnem upieczonym z tegorocznej mąki. Tego chleba, który leży przed ołtarzem, nie może zabraknąć dla nikogo.
Pamiętacie? Gdy tłumy szły za Jezusem, apostołowie chcieli, żeby ludzie sami kupili sobie jedzenie. Wtedy Jezus mówi do nich: wy dajcie im jeść. Chleb, który jest najważniejszym symbolem chrześcijaństwa, jest jednocześnie miernikiem naszego człowieczeństwa. Jednym ze swoich wierszy Roman Brandstetter tak napisał: serce, w którym nie odnajdziesz chleba, jest przekleństwem. Chleb, w którym nie bije serce, jest trucizną. Ten chleb, upieczony przez was z ziarna zebranego z tegorocznych zbiorów, wciąż jest symbolem miłości chrześcijańskiej. A chrześcijaństwo opiera się na dwóch słowach: Bóg i bliźni. Apostoł święty Jan tak mówi: nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz bliźniego, którego widzisz. Gdy zapytano Jezusa, kto jest moim bliźnim, on odpowiedział proroczym przesłaniem przypowieści o dobrym Samarytaninie, który pochodził z nacji pogardzanej przez Żydów. Po to, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Bóg chce, abyśmy kochali wszystkich bez wyjątku, bo każdy człowiek jest Jego dzieckiem i z każdym się utożsamia. Nawet ten pijak, ten prostak, ten osamotniony w naszym mniemaniu jest naszym bratem. Dlatego właśnie chleba musi wystarczyć nie tylko dla rodziny, ale dla potrzebujących i biednych. Bochenek czarnego, razowego chleba zabierał zawsze ze sobą święty brat Albert Chmielowski, gdy chodził z wizytą do pałacu biskupiego lub na krakowskie artystyczne salony, bo uważał, że chleb jest najcenniejszym darem. Nauczał, że mamy być dobrzy jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać sobie tyle, ile potrzebuje, by zaspokoić głód. Sprzedawał swoje obrazy, by nakarmić najbiedniejszych. Ze świetnie rokującego malarza zamienił się w opiekuna nędzarzy, gdy pod stertą łachmanów zobaczył w nich ludzi. Choć pierwszej nocy spędzonej w miejskiej ogrzewalni, gdzie przed zimnem chroniła się największa biedota Krakowa z powodu ohydnego smrodu, zapachu skaczących pcheł, pluskiew, innego leżącego robactwa, nie zaznał nawet na chwilę snu. Pozostał z nimi już na zawsze. W ten też podobny sposób jak brat Albert przynieśliście bochny chleba, który jest obrazem nad każdym domowym stołem. Można śmiało powiedzieć, że dzisiejsze święto, które jest zwieńczeniem waszej całorocznej pracy, nabiera sakralnego wymiaru. Zawiera się w nim bowiem wyznanie wiary w Boga, który jest Twórcą. Oddaje się Mu cześć i dziękuję za chleb. Dokonujemy tych aktów we mszy świętej, która w uroczystości dożynkowej jest najważniejsza. W czasie Eucharystii najpełniej dokonuje się realna przemiana chleba w prawdziwe ciało Chrystusa. Pan Jezus nie pozostawia żadnych złudzeń i wyraźnie mówi do nas: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dzisiaj dziękujemy za ten chleb powszedni, na który pracowaliśmy przez cały rok.
również za ten chleb eucharystyczny. Święta Teresa o Dzieciątka Jezus mówiła, gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z wartości Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów. Proszę nie zapominać o tym. Amerykański astronauta Mike Hopkins w 2014 roku zabrał Pana Jezusa nawet w kosmos w postaci 6 konsekrowanych hostii, każdej podzielonej na 4 części. Wystarczyłoby móc przyjąć Komunię Świętą raz na tydzień przez 24 tygodnie pobytu na stacji kosmicznej. 2 razy wychodził poza kapsułę na orbitę. Przed każdą taką operacją przyjmował Komunię Świętą. Opowiadał potem, że świadomość, iż Jezus jest z nim, gdy wychodzi w pustkę kosmosu, była krzepiąca i dawała pokój. Posłannictwem rolnika jest współpraca z Panem Bogiem w dziele stwórczym, a kiedy nadchodzą dożynki, każdy roztropny gospodarz przypomina sobie, że on sam jest nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również rolą Bożą. Jeden z ojców Kościoła, święty Paweł z Noli, radził rolnikowi: kiedy zatem przechadzasz się po polu i przyglądasz się swojej ziemi, zważ, że ty także jesteś polem Chrystusa i dbaj o siebie tak jak o swoje pole. Uprawiaj własne serce, aby było piękne dla Pana. Serce rolnika pozostaje najcenniejszą glebą, jaką należy pracowicie uprawiać. Jak to mówią, można ręce urobić po same łokcie, nie wypracować sobie mienia, a boski żniwiarz przybędzie, a wraz z nim sąd Boży. Wtedy odrzuci plewy, a ziarno dobrych czynów zgromadzi w swoich śpichlerzach. Dlatego proszę was tylko jedno, żeby nikt nie zapomniał o przesłaniu, jakie płynie od tego pachnącego chleba do każdego z nas tu obecnych. Bądź dobry jak chleb. Ukochani, na koniec okazji wojewódzkich dożynek pragnę wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech miłość Chrystusa i wzajemny szacunek wypełnia wasze miejscowości i wasze domy. Niech przy waszych stołach znajdzie się miejsce dla niespodziewanego gościa. Niech wasze spracowane ręce będą zawsze otwarte dla drugiego człowieka. Niech na waszych twarzach zawsze gości serdeczny uśmiech dobroci. Niech znak Krzyża Chrystusowego rozpoczyna każdy posiłek i każdy nowy bochen chleba. Niech znak Krzyża Chrystusowego towarzyszy każdej pierwszej skibie na polu, każdej skibie, i niech wieńczy żniwa. Niech błogosławi ziarno i umacnia każdą rodzinę. Niech się tak stanie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wspólnie umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przeżywając wojewódzkie dożynki, przedstawię dobremu Ojcu w niebie sprawy naszych rolników i wszystkich pracowników narodu. Dziękujemy Ci, Boże, za robotników, których posłałeś na swoje żniwo i prosimy, abyś nadal ożywiał wspólnotę Kościoła powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Pobłogosław nam, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za rolników, sadowników i ogrodników, którzy swoją pracą dbają o to, aby nikomu nie zabrakło pożywienia i prosimy, abyś im błogosławił na kolejne zasiewy i zbiory. Pobłogosław nam, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za producentów żywności i prosimy, aby byli sprawiedliwie wynagradzani i doceniani za swoją pracę. Pobłogosław nam, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za dostatek pokarmu i prosimy, abyś wątpiących w Ciebie wzbudził duchowe pragnienia i świadomość, że nie samym chlebem człowiek żyje. Pobłogosław nam, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za dar życia naszych krewnych i przodków, którzy przeszli już przez bramę śmierci i prosimy, abyś przyjął ich do swego niebieskiego domu. Pobłogosław nas, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za dar życia naszych krewnych. Dziękujemy Ci, Boże, za błogosławieństwo, za plony i prosimy, abyś pomagał nam je uszanować i sprawiedliwie się nimi dzielić. Pobłogosław nam, Panie. Pobłogosław nam, Panie. Dobry Boże, przyjmij pracę rolników i ogrodników, daj, abyśmy nigdy nie byli ludźmi głodnymi i dzielili się chlebem na co dzień z potrzebującymi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Formułuje się już procesja z darami powoli do ołtarza. Zapraszamy starostów dożynek, Państwo Dorota i Roman Walenta, delegację województwa śląskiego, w imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego, pan Grzegorz Boski, członek zarządu, wiceprzewodniczący pan Stanisław Gmitruk, delegację powiatu częstochowskiego, starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat. Delegacja gminy Kamienica Polska, pan wójt Adam Tajber oraz przewodniczący Rady Gminy, pan Tomasz Nowowiejski. Delegacja Śląskiej Izby Rolniczej, przewodniczący Śląskiej Izby, pan Adam Włodarz. Pierwsi idą starostowie dożynek. Państwo Dorota i Roman Walenta z woknem chleba dożynkowego. Następnie delegacja województwa śląskiego.
po delegacji województwa śląskiego, delegacja powiatu częstochowskiego, delegacja gminy Kamienica Polska i Śląska Izba Rolnicza. Składamy na ołtarzu Pana chleb wypieczony z tegorocznym ziarem, chleb codzienny, powszedni, w którym kryją się wszystkie nasze modlitwy, troski, prośby i starania. Starania o nasze dzieci, o nasze rodziny, o nasze domy. Spraw Panie, aby żadnej polskiej rodzinie nie zabrakło codziennego chleba, podstawowych warunków dogodnego życia oraz życzliwych ludzi wspierających je w trwaniu i miłości. Niesiemy wino, które stanie się krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Spraw Panie, abyśmy napełnieni Twoim duchem mieli siłę i odwagę, by mądrze stawiać opór złu, zawsze wybierając Ciebie i Twoją Ewangelię. Od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się przemiana chleba w Twoje ciało. Przyjmij je łaskawie i daj nam samego siebie w Komunii Świętej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy są sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzeszyłeś z martwych Jezusa. Spodziewamy się wiekuistego udziału i wstawiennictwa w tym życiu. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, święty, święty.
naprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus zmartwychwstał i zesłał apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Obdarz tym błogosławieństwem rolników, ogrodników, wszystkich mieszkańców naszego województwa. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, świętymi apostołami, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Panie, od zła wszelkiego,
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pewni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odchowanie jest królestwo. Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.